Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w dość nietypowym filmie, bo ten film będzie podzielony na trzy części. Jedną częścią będzie poruszanie się samochodami po polskich drogach. Drugim tematem będzie pandemia, która znikła wraz z wybuchnięciem wojny na Ukrainie. A trzeci temat będzie to, jak media wpływają na wyniki wyborów demokratycznych. Zaczniemy od tematu dróg. W Polsce. Teraz jeszcze wiemy, że rząd polski zobowiązał się do likwidacji, do zakazu produkcji samochodów spalinowym po 2035 roku i płatnych odcinków dróg ekspresowych i autostrad i jeszcze tam kilka takich antysamochodowych postulatów. Co pan o tym sądzi? Może nie tyle zobowiązał się do zaprzestania produkcji, bo my samochodów nie produkujemy sami z siebie, natomiast uderzy to oczywiście w polską gospodarkę, dlatego że mamy wielu podwykonawców, którzy produkują dla tych dużych koncernów samochodowych, a przestawienie się całkowicie do 2035 roku na produkcję aut elektrycznych prawdopodobnie większość tych podwykonawców wykończy, no bo to są inne części, a także liczba produkowanych samochodów spadnie, ponieważ nie ukrywajmy, że w tej walce z motoryzacją spalinową chodzi nie o ochronę klimatu. Nikt nie przedstawił żadnego wyliczenia, jak odejście od motoryzacji spalinowej ma wpłynąć na klimat, tylko chodzi tutaj o względy ideologiczne. To jest po prostu walka z posiadaniem samochodów, tak naprawdę. Wszyscy sobie zdają sprawę, jak sądzę, również ci, którzy są zwolennikami tych regulacji, że rezultatem będzie to, że będziemy mieli mniej samochodów własnych, ludzie będą zmuszeni, bo nie z własnej woli, będą zmuszeni przejść na wypożyczanie samochodów zamiast ich posiadania, co zmniejszy ich mobilność, ale także ich taką obywatelską podmiotowość. Ja te sprawy zdecydowanie ze sobą wiążę. Posiadanie samochodu tworzy pewną podmiotowość obywatela, więc no jest to rzeczywiście plan, można powiedzieć, szatański, a na pewno będzie miał fatalne skutki, jeżeli dojdzie do jego realizacji. No i tutaj można by już zacząć rozmawiać o sensowności, zasadności pozostawania w Unii Europejskiej w takich okolicznościach, bo coraz więcej takich wariackich pomysłów się pojawia, ale to jest już inny temat. Natomiast ten plan z całą pewnością powinien zostać pogrzebany. Szanse na to są właściwie tylko dwie. To znaczy jedna to jest bardzo zdecydowany sprzeciw w Radzie Unii Europejskiej, bo to jest jeszcze ten trzeci człon decyzyjny, który nie został tutaj wciągnięty na razie. Taka jest procedura tworzenia tego typu prawa, czyli mamy już propozycję Komisji Europejskiej zatwierdzoną przez Parlament Europejski, no i jeszcze uzgodnienia między państwami pozostały. No ale ponieważ państwa też są tym w większości tym szaleństwem ogarnięte, więc tu bym dużej nadziei nie miał. Natomiast no, w tej sytuacji nadzieja jest taka, że nastąpi jakiś krach, który wymusi odejście od tych absolutnie szalonych, kompletnie nieracjonalnych polityk. Znaczy z tego, co tam słyszałem, to my sami zaproponowaliśmy te kamienie milowe tak zwane. To jest z kamieniami milowymi i celami do osiągnięcia. Kamienie milowe tak naprawdę powinniśmy mówić o warunkach po polsku, bo to jest jakiś potworek językowy, kamienie milowe. To jest dziwna sytuacja, ponieważ komunikaty są rzeczywiście sprzeczne. Ja mam wrażenie, że one nie mają wiele wspólnego z prawdą, natomiast są wygłaszane w zależności od tego, co jest rządowi potrzebne. Ponieważ rząd nie chce wystąpić jako ten, który uległ dyktatowi Brukseli, więc jego przedstawiciele przekonują, że to oni sami zaproponowali, że to sam nasz rząd zaproponował zdecydowaną większość z tych warunków i z tych celów. No bo gdyby powiedziano inaczej, to by wyszło na to, że nieugięty rząd Prawa i Sprawiedliwości uległ żądaniom Brukseli właśnie. Natomiast nie jest to dla mnie jasne, ponieważ ten proces uzgadniania warunków i celów zawartych w polskim KPO był całkowicie nieprzejrzysty. My nie wiemy tak naprawdę, nie mamy z tego żadnych protokołów, nie poznaliśmy takiej informacji rzeczowej, kto co zaproponował. I uważam, że to jest no, absolutnie skandaliczne. Biorąc pod uwagę zakres tego, czego wymaga od nas KPO,
Obywatele powinni absolutnie dostać czytelną informację dotyczącą przebiegu tego procesu, ale nie taką informację, że przyjdzie pan minister Buda do jednej czy drugiej stacji informacyjnej i powie było tak albo było siak, tylko informacje w postaci dokładnie protokołów i zapisanego przebiegu czarno na białym tego, jak te negocjacje wyglądały. No przecież ślad po tym w dokumentach musi być. To nie było tak, że się gdzieś w restauracji u Sowy spotykali przedstawiciele Komisji Europejskiej i przedstawiciele polskiego rządu. To były formalne negocjacje. No więc, tak jak powiedziałem, musi po tym być ślad i my po prostu powinniśmy to poznać fakty. Jeszcze odniosę się do tego, co pan powiedział, że Polska nie produkuje samochodów. No od kilku lat już chyba produkujemy tą Izerę, tylko że ten samochód dalej nie wyszedł. Być może to będzie ten samochód elektryczny, który mi pole... No ja przypomnę, że na produkcję samochodu elektrycznego, który ma być przeznaczony właśnie głównie do wynajmowania, bo taki jest w ogóle biznesplan na tę nieszczęsną Izerę i który w żaden sposób nie jest rewolucyjny. To jest po prostu jeden z bardzo, bardzo wielu projektów, nie mający żadnej renomy, czyli no jeżeli ktoś będzie chciał kupować, to będzie kupował auta Volkswagena czy koncernu PSA, a nie auta jakąś Izerę, no bo to w ogóle nie wiadomo, co to jest i co to będzie tak naprawdę, bo tego jeszcze nie ma. Natomiast my, przypominam, wywalamy na tę fabrykę ponad 2 miliardy złotych. No to są po prostu pieniądze wyrzucone w błoto. To jest jakiś kolejny miś na miarę możliwości tego rządu. Wyborców nigdy jakoś tak właśnie nie obchodzi, jak rząd źle wydaje, nawet można powiedzieć, rozrzuca pieniądze, ale teraz ceny na stacjach paliw, te ograniczenia co do samochodów właśnie, zauważyłem, że zdenerwowały Polaków i może będzie jakaś reakcja i rząd zrezygnuje z tych pomysłów. To myślę, że jeśli chodzi o samo KPO, to nie jest takie proste, bo to już jest uzgodnione. Natomiast bardzo wiele z tych rozwiązań, z tych warunków, które w KPO zostały ujęte, wymaga rozwiązania ustawowego. Część pewnie wymaga rozwiązania na poziomie rozporządzeń ministerialnych, ale duża część wymaga rozwiązania na poziomie ustawowym. No i to rozwiązanie na poziomie ustawowym musi przejść przez Sejm. I tutaj można mieć wątpliwości, czy wszystko na pewno przez Sejm przejdzie. Opozycja może wykorzystać tę sytuację, żeby w jakiś sposób uderzyć w rządzących, a też są komunikaty już zupełnie jasne ze strony Solidarnej Polski, że nie było uzgodnień wewnątrz rządu co do warunków i celów zawartych w KPO i że wiele z nich to dla Solidarnej Polski jest zaskoczenie. No więc myślę, że tutaj się może rząd potknąć. A co do potencjału protestów w Polsce, ja wciąż jestem bardzo sceptyczny. Mimo, że odbyły się te protesty na stacjach Orlenu, oczywiście przez propagandę rządową od razu podpinane pod ruskie onuce, no wiemy jak to działa. Antyszczepionkowcy, tak wiemy jak to działa. Natomiast, i to jest oczywiście kompletnie niepoważne, bo to zabija jakąkolwiek debatę w Polsce. No, za chwilę się okaże, że naprawdę każdy, kto się nie zgadza w czymkolwiek z władzą, to jest ruska onuca i to w tym kierunku niestety idzie. Natomiast ja wciąż nie wierzę, nie widzę takiego potencjału na poważny społeczny protest. I to jest w ogóle ciekawy polski fenomen. To znaczy naród, który teoretycznie ma za sobą wielką buntowniczą przeszłość, okazuje się w XXI wieku jednym z najpotulniejszych narodów w Europie. Nic nie przeszkadza nikomu. I tam, gdzie protesty się pojawiają z powodów socjalnych, cenowych, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Holandii, we Włoszech, w krajach tego zgniłego zachodu, to w Polsce wszyscy tam, no tak, uj, drogo, panie, drogo, no co zrobić, no drogo jest, no i koniec. Jeszcze jest drogo, bo Putin. No tak, to jest, ale wiadomo, że jedną z przyczyn, dla których to tak wygląda, najprawdopodobniej jest to, że mamy bardzo głęboki plemienny podział, więc zawsze będzie duża część elektoratu, która będzie uważała, że musi za wszelką cenę bronić tego, co się dzieje, bo inaczej przyjdą ci drudzy źli. A w dodatku akurat w temacie Putina, no to obie strony się obrzucają właśnie
obelgami uszytymi według tego wzoru. Napisałem o tym zresztą tekst w najnowszym wydaniu Do Rzeczy. I to pewnie trochę gasi ten potencjał protestu, ale to też wszystkiego nie wyjaśnia. Ja miałem taką tezę swego czasu, że Polacy nie są skłonni do otwartych protestów, ponieważ są przekonani, i tego ich nauczył PRL, i tego ich nauczyły zabory, i to co najmniej od tego czasu takie DNA w nas tkwi, że protestowanie w otwarty sposób przynosi zawsze jakieś nieszczęścia, a Polak sobie zawsze jakoś poradzi. No tak, jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było. Więc no dobra, trudno, będzie drogo, ale tam zawsze coś zakombinujemy, jakoś się da. Niestety obawiam się, że w ten sam sposób rząd myśli, że też jakoś się da, a potem się budzi z ręką w nocniku. Ale faktycznie ten problem kompletnej niemożliwości zmobilizowania Polaków wokół tematów naprawdę istotnych dla codziennego życia jest chyba jednym z najciekawszych. Wokół tego możemy się zmobilizować wokół spraw czysto ideologicznych. Dwa takie przykłady ciągle grane to jest aborcja, jeden temat, drugi temat sądownictwo. A ekonomia nikogo nie interesuje. A ekonomia, zasobność własnego portfela, podatki nie budzą takich emocji. Może to się teraz zmieni, bo rzeczywiście mam wrażenie, że pod wpływem tego uderzenia, które trzeba powiedzieć, dopiero się zaczęło przecież, to jest sam początek problemów, które nabiorą jeszcze kolorów, no to część Polaków zaczęła dochodzić do wniosku, że coś tu nie gra. Ale czy to się przerodzi w potencjał protestu, tego nie wiem.